Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić takie oto rozetki zwierzątka z kolorowego Bristolu, kolorowych kartek. Zapraszam. Do wykonania naszych rozetek potrzebować będziemy kartki papieru, najlepiej Bristol bądź blok techniczny. Będziemy potrzebować około 6 białych kartek oraz czarnej, czarny Bristol bądź czarna kartka. Klej na gorąco i w zasadzie to wszystko. Potrzebne nam będą również nożyczki, o czym nie wspomniałam. I wykonanie rozetek zwierzaków pokażę na przykładzie takiej oto pandy. Zaczniemy od korpusu, który jest podstawą tych wszystkich rozetek. Wycinamy 4 kwadraty. Tu w naszym przypadku będą to z białego bloku technicznego. Jeżeli zrobimy, a chcemy, żeby te nasze ozdoby były nieco twardsze, wtedy sztywniejsze, wtedy potrzebujemy użyć Bristolu kolorowego. Tak jak mówiłam, podstawą są 4 kwadraty. Do wykonania naszej bazy z kwadratów robimy 4 wachlarze. Tutaj mamy paski około centymetrowe. Mogę tutaj pokazać dokładnie. Mamy 4 wachlarze. W momencie, gdy już mamy 4 wachlarze, wkładamy je w pół i będziemy sklejać klejem na gorąco. Smarujemy tutaj naszą część. I sklejamy. Jeżeli będzie trochę nierówno, możemy to później obciąć i wyrównać. Takie 4 wachlarze wykonujemy. Gdy już mamy 4 takie wachlarze, sklejamy je w ten sposób, aby otworzyć koło. Wkładamy klej na gorąco, uważamy, żeby się nie poparzyć. Najlepiej jest docisnąć. Tak będzie wyglądała nasza rozetkowa baza. Gdy już wytniemy nasze elementy z Bristolu, możemy zacząć przyklejanie do naszej rozetki. Najlepszy będzie klej na gorąco, a możemy również użyć magika. Zaczniemy może od przyklejenia uszu. Przyklejamy, musimy nieco wyprostować nasz Bristol.
następnie przyklejamy. A tutaj jeszcze buźkę musimy wyciąć. Tak. Przyklejamy nosek. Nosek przyklejamy w miejscu, żeby tutaj wklejenie tej rozetki było niewidoczne. Kleju na gorąco musimy dosyć sporo dać, żeby to się nam trzymało nasze rozetki. To wygląda nasza rozetka panda. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli zrobić inne zwierzątka, to te elementy dodatkowe będą nieco inne. Na przykład jest zrobiony tygrysek, bazą jest buzia żółta, nosek z buźką, uszy, oczy podobnie. Naklejamy. Możemy zrobić również krokodyla. Moglibyśmy go przestawić i bardziej nakleić go z boku. Ja chciałam zasłonić tutaj tą środkową część. Możemy również zrobić żyrafę. Tutaj też bazą jest buźka pomarańczowa. Słonika. Żabkę oraz mnóstwo innych zwierzątek. Zachęcam Was do wykonania takich ozdób w domu. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie.